Dobrze. O czymkolwiek nic nie gadam, nie? Takie pieprzenie. Ła, kurwa. Zmniej obroty albo ląduj. Zmniejsz obroty albo... Zero gazu. Spróbuj wylądować. Dobrze, idzie. No, jest cały przynajmniej. Co? Ogrzejmy. Da się im sterować? Zwróćcie, że ja składam wysoko na razie. Dobrze, dobrze, oczywiście. Ale źle tak, kurde, naprawdę, ekstra. Kap, nie ekstra. Aha, rzeczywiście, dosłownie na samym symulatorze. Wystarczy zaciągnąć do tyłu mocniej i momentalnie na boku jest. Ale fajnie to chodzi. No to jest też wysokości, kurde, ja bym cały czas chciał ciągnąć. Teraz źle. Teraz go kładę na boku i chcę zrobić nożowy lot. Tak jak teraz, to latam na tym. Po okręgu, no to jest normalne. Się boję. Co? Nic, skup się na to. Gdzie lecisz? Prawdziwy czy model? Prawdziwy czy model? No dobra. Jak to było? Teraz miało być beczka, tak? To jest pętla akurat. Nie czepiajmy się. Aha, do dupy ta beczka. Pętla. No i wiesz co, nie? Będzie wolno. Chyba. Fajnie. Na sterze kierunku, tak? Czy nie? No to się boję, tylko nie widzę. No, ja go widzę. Ty masz zooma, a ja mam tylko przeciwsłoneczne. Zdrowia się trochę. Thank you.
czasami myślę, że ten silnik normalnie zawsze zapaliby na tych. Ta lądowa, wiecie? Albo lądowanie, albo zawał serca. Jedno i drugie skończy się samolotem na ziemi. Jedno i drugie skończy się tak samo. Samolot będzie na ziemi. W innym stanie. Za szybko, nie? Może być trochę w większym stanie entropii. Tak, tak. Odgłos przyziemienia był jak w kasie, załadowanej do pełna. Bardzo śmieszne, bardzo śmieszne.